Witam Państwa w drugiej części Gorących Pytań. Tematem dzisiejszego dnia są stosunki polsko-żydowskie, historia polsko-żydowska, polityka historyczna oraz to, co się dzieje w Izraelu, no i w Polsce wśród historyków, którzy jeżdżą po świecie, opowiadają jakieś niestworzone rzeczy. Ja bym drugą część poświęcił z wyjaśnieniem, bo tak w pierwszej popłakaliśmy, tak, że po prostu jest źle, że oni nas źle traktują, my nie możemy nic zrobić. Zająłbym się tym, skąd to się właściwie wzięło, bo bez rozpoznania terenu i zrozumienia, dlaczego w ten sposób jesteśmy opisywani w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu, nie pójdziemy, myślę, dalej. Trzeba najpierw poznać przeciwnika. Nie dalej, jak kilka dni temu ukazała się na rynku książka Petera Reiny, czy Gomułka był antysemitą. Tutaj, tak? Pokazuję? Dobrze, pokazałem. Tytuł mylący mocno, bo de facto jest to książka będąca zbiorem dokumentów dotyczących Wojska Bezpieki po 1945 roku. I z tej książki, z tych dokumentów, bo zanim dochodzi tam do Gomułki, to mija szmat czasu. Z tych dokumentów wynika, że zaraz po wojnie Rosjanie przywieźli ze sobą aparat składający się z komunistów żydowskiego pochodzenia, polskich, którzy uciekli do Rosji, oraz swoich Żydów. I coś, co jest absolutnie zaskakujące, jak dla mnie przynajmniej, oraz niesamowite, że nie zastając na terenie polskim ludzi, którzy byliby godni zaufania właśnie tamtej ekipy, zaczęli ściągać komunistów z Palestyny i z Francji pochodzenia żydowskiego właśnie. I ci ludzie w 57, po tym jak upadł stalinizm, a później w 68, kiedy mieli możliwość tak naprawdę wyjechania, wszyscy jak jeden mąd podpisali dokumenty, że nigdy nie czuli się Polakami, wyjechali do Palestyny i na Zachód i tam osiągnęli znaczne sukcesy właśnie w mediach, właśnie w polityce, i to oni nadają ton polityce historycznej Izraela. O czym się przekonaliśmy parę miesięcy temu, dwa miesiące temu, kiedy żydowskie media wypluły z siebie żółć w kierunku Polski, która dla mnie przynajmniej była mocno zaskakująca. Panowie, co z tym można zrobić? No to przede wszystkim tłumaczyć, przede wszystkim. Ale komu? Wydawać społeczeństwo. Znaczy, ale naszemu. Znaczy, nie, wróć. Okay. Nie, znaczy ja uważam, że akcja edukacyjna powinna iść na zewnątrz. Oczywiście wewnątrz w Polsce robi się bardzo dużo, na pewno za mało, ale przede wszystkim my musimy zmieniać obraz Polski za granicą. Po to są wykupywane materiały w Financial Times, po to są wykupywane materiały, miejsca reklamowe, czy daje wywiad, prawda, czy inne formy komunikowania się właśnie z narodem żydowskim w Harecu i tak dalej, i tak dalej. To trzeba robić. W Polsce, no w Polsce w końcu trzeba się zabrać za lekcje historii, ale prawdziwe lekcje historii, bo ja ostatnio byłem z rodzicami, którzy nie są z Warszawy, byłem w Muzeum Polin. No i przeszliśmy przez całe Muzeum Polin, które robi oczywiście olbrzymie wrażenie technologiczne i tak dalej. I ja nie znalazłem na temat tego, co właśnie powiedziałeś, co jest opisane w książce, a bardzo często powszechną wiedzą już jest dzisiaj historyczną, tego, o czym mówimy. Tego, że wierchuszka KBW i Urzędu Bezpieczeństwa jednak była pochodzenia żydowskiego, że ci komuniści, no ale to Żydzi komuniści się przyjeżdżali, ale tego nie podważają nawet tacy ludzie jak Gross czy Grabowski, bo to oni tego nie podważają akurat, to jest fakt, prawda? Więc w związku z powyższym trzeba o tym uczyć, mówić, tłumaczyć, no pokazywać to. No jeżeli polskie państwo również współfinansuje Polin, to miejmy chociaż na cokolwiek wpływ, prawda? Jakby rozbudowujmy te placówki, na którym rzeczywiście Polska ma jakikolwiek wpływ. To są takie postulaty, prawda, no troszeczkę ja myślę, że nierealistyczne, dlatego no, że to są, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, na przykład erygując takie placówki, bo one potem się zaraz ciach i one są wyrwane spod kontroli suwerena i właściwie podlegają jakiejś takiej globalnej osłonie. Musimy mieć świadomość, że ta oś izraelsko-amerykańska, no to jest coś, co ma największy wpływ na losy świata. Znaczy to jest po prostu potęga. Wpływ diaspory, także chrześcijan proizraelskich na politykę amerykańską jest ogromny. Mike Huckabee, konserwatywny polityk, był niedawno, były gubernator Arizony, był w Warszawie, ja z nim robiłem taką krótką rozmowę, mówi, kocham Polskę, kocham Izrael, dogadajcie się, tak, ale mówi, że w Izraelu był i to dla niego jest w 73 roku po raz pierwszy, to dla niego jest coś fantastycznego, mówi, macie więcej wspólnego, ale dla tej prawicy amerykańskiej ten Izrael jest jakoś święty, więc jakby te takie rady, idźmy na wojnę, tu tam, prawda, skontrolujmy, tutaj zatrzymajmy, uderzmy, no one są nierealistyczne, bo one się skończą zderzeniem z taką potęgą, że my ją przegramy. Czy jesteśmy przegrani w tej bitwie? My musimy wytrzymać przede wszystkim ten atak, no są takie fale, musimy mieć tego świadomość, wytrzymać, jednocześnie nie dziczejąc.
Czyli też brońmy się przed pokusą stania się antysemitami. I brońmy się przed pokusą akceptacji tych w Polsce, no, którzy są antysemitami. Kto to jest antysemita? No są takie... Są przykłady takiego oszalałego, zupełnie niezrozumnego. Do szkół nie chodził, książek nie czytał, popija i wszystkiemu winni Żydzi. No też jest taki problem. Nawet w mediach społecznościowych czasami swędzi jednego czy drugiego publicystę, swędzi ręka, żeby polubić chamski, ordynarny, antysemicki wpis. I tego nie wolno robić po prostu. Sytuacja związana z tym zjazdem bliskowschodnim sprzed 2 miesięcy pokazała jedną rzecz, że o ile w Polsce faktycznie chamskie, obrzydliwe, poniżej w ogóle wszelkiego poziomu wypowiedzi antysemickie mają miejsce, to one mają miejsce na jakichś nizinach internetowych. Tymczasem w Izraelu wypowiedzi antypolskie, ubliżające całej naszej historii, wrażliwości i poniżej krytyki kultury jakiejkolwiek, są wypowiedziami mainstreamu izraelskiego i o tym właśnie Oni się to oczywiście jest bezkarność, która rozuchwala. No, to jest poczucie bezkarności. Ale słuchajcie, czy to nie jest też tak, że my w tej całej historii padamy ofiarą 2 procesów. Pierwszy proces to jest niebywała infantylizacja wiedzy o XX wieku globalna. To prawda. Jakby na Zachodzie to jest często wrażenie, że to Polacy w czasie okupacji to byli tacy studenci kampusów zachodnich uniwersytetów, którzy mogli pójść do sądu i nie poszli. Czemu nie protestowali? Wysokiej jakiejś partyjnej funkcjonariuszki w lewicowej zachodniej mówię tak, przecież Polacy przez całą okupację nie zrobili żadnego protestu na ulicy w tym temacie. Pierwsza rzecz, to jest niezwykła infantylizacja, znaczy wniknięcie, że Polska była okupowana, prawda, rozróżnienie jakiegoś przedwojennego antysemityzmu, który miał charakter w pewnym stopniu strukturalny, bo tu mówimy o potężnej mniejszości narodowej. Ten antysemityzm był w całej Europie i zawsze jak masz 10% społeczności, która jeszcze zajmuje tak ważne stanowiska, no to zawsze ci się pojawi napięcie. Czyli pierwsza infantylizacja. Ale drugi proces to jest śmierć chrześcijaństwa. Bo zobaczcie, ta opowieść o mordowanych przez nazistów Żydach niewinnych i konieczność zapobieżenia temu w przyszłości zastąpiła przypowieści Jezusowe. Co robi najgłupszy aktor hollywoodzki, który nie wie, co powiedzieć? Wychodzi i mówi, że on tutaj przeciwko nazistom. On jakby odprawia misterium religijne. No dobrze, ale mamy na to wpływ jednak. Jeżeli polskie państwo istnieje, to ma na przykład wpływ na treść wycieczek izraelskich do Oświęcimia. Myślę, że mamy materiał. Nie ma, bo my mamy eksterytorialne... Ale jak nie mamy? Wyobraźcie sobie sytuację, w której po prostu polska wycieczka zgłasza się do ambasady izraelskiej, że ona chce pojechać zobaczyć fabrykę macy. No dobra, w Izraelu i z wiadomym komentarzem. No to wyobraź sobie, ta wycieczka by nie wjechała. Wyobraź sobie, tak? Że minister edukacji Polski czy kultury siada naprzeciwko izraelskiego, mówi: słuchajcie, my chcemy, żeby izraelska młodzież odwiedzała nie tylko tam getto warszawskie, Auschwitz, Birkenau i Kazimierz, ale żeby zobaczyła Wawel, Warszawę i tak dalej. Inaczej was nie wpuszczamy. On mówi nie. Nie wpuszczamy. No to nie. I masz na globalną nagonkę piekło. I mam. Masz piekło i mam. I sam robisz program, czy polski rząd tego nie przewidział. I przetrzymujemy to. I narodowcy przychodzą, mówią: idioci, nie politycy. Zobaczmy fragment wycieczki izraelskiej do Polski, zarejestrowany przez izraelskiego reżysera, który, jak powiedział na początku tego filmu, jest Żydem z dziada pradziada i ciągle słyszy o antysemityzmie i chciał się dowiedzieć, czym jest właściwie ten antysemityzm. Na początku pojechał właśnie do organizacji żydowskiej w Nowym Jorku. Ci go przyjęli bardzo ciepło i pomogli mu pojechać z wycieczką żydowską do Oświęcimia. To jest akurat fragment z rynku w Lublinie. Zobaczcie, jak to wygląda. Izrael? No to mów po Izraelu, ale nie tam gadasz po chińsku. Ja myślałem, że z Chin jesteście. Kto gada? Izraelczanie? Pytam się skąd. A dopiero jak powiedziałem, że z Izraela, no to powiedziałem, że tak. English? Umedaber o tal Izraelu, ono szła ku klawim. Walty. Bojk, wałat, medaber tym echad kaze. Roni. Ja,
שומר עלינו מה... אנטישמיות, מה... כאילו שומע שלא יבואו מתנגשים או... כאילו יעשו לנו משהו בלי ש... את חושבת שזה יכול לקרות? כן, זה יכול. הרגע, היום בבוקר היינו שלושה אנשים מבוגרים יחסים, שרק שמושה אנחנו מסתכל ודפקו לי פרצופים ואמרו שאנחנו קופים וחמורים ועוד שנייה, כאילו, היה מכות שם. הם לא אמרו שום דבר כזה. לא? לא? הם כן. לא? Tam później są imprezy żydowskiej młodzieży w polskich hotelach, ale zobaczcie tę sytuację, tak? Trzech rubasznych panów, trochę zmęczonych już wieczorem, zagaja do tych dziewczyn. Ale bez żadnej złej intencji. Nie, nie, nie. A one odbierają to jako antysemicki atak, jako to, że są wyzwane od najgorszych, a później dostają potwierdzenie u opiekunów. I o tym mówię. Nie jest normalne, że Izrael sobie może wjechać z bronią na teren Polski. Nie jest normalne, że opiekuni tych grup wmawiają tej młodzieży, że dookoła panuje po prostu czarna sotnia, które chce je wymordować. Te dziewczęta były przestraszone przed momentem, jak wsiadły do samolotu i przyleciały do Polski. Co nas to obchodzi? Przyjeżdżają do nas i mają spełniać warunki lokalne, czyli żadnej specjalnej ochrony. Ich opiekunowie nie mają im wpajać, że otoczenie chce je zamordować. To są proste rzeczy. No dobrze, ja się nie zgadzam z tym, że, że minister polski nie może siąść naprzeciwko ministra izraelskiego i powiedzieć mu wprost: chłopaku, albo ogarniacie ten temat i przestajecie uczyć tych dzieciaków nienawiści do Polaków, albo zamykamy w granice dla wycieczek. Siąść może minister Gliński próbuje zgodnie z procedurami po upływie kadencji zmienić dyrektora Muzeum POLIN. A wycieczki pod POLIN podlegają? Nie, ale tylko pokazuje to, jaką miał łaźnię, że to bezczelność i tak dalej. To są po prostu sprawy bardzo trudne, bo to jest globalna maszyna propagandowa. Ale, i tak mamy łaźnię, ale coś się stanie takiej wycieczce i polski rząd, załóżmy, że wymusiłby zdjęcie tej ochrony, nie chodzi o ochronę, chodzi o to, żeby te wycieczki miały program, który jest rozumiany. Ale bez tego nie ruszymy przecież. Nie przeszkadza, że jest ochroniarz wycieczek. No to nie jest dla mnie problem. Na terenie Polski. Polacy wiedzą, jak sytuacja wyglądała. No i przede wszystkim na zagranicę historia Holokaustu, nie wiedzą Żydzi w Izraelu. No dlatego też mówię, że mocny wpływ na to mają po prostu pieniądze. My musimy kupować lobby, również w Stanach Zjednoczonych. Ale przecież nie się przebić przez pieniądze lobby żydowskiego. Ale poczekajmy, spokojnie, no ale coś róbmy. I robi się powoli, tylko taki argument pod tytułem: jak wy nie spełnicie naszych warunków, to my wam nie wpuścimy wycieczki. No Rafał, no to jest szaleństwo. To jest jakie szaleństwo? Ja pamiętam, Jesteśmy wielkim imperium lechickim, czy państwem teoretycznym? Jak słyszę narodowców, którzy wychodzą i mówią, że Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. Zaszczuwany, zaganiany w kąt prezydent, za którym nikt nie stawał, podpisał, bo po tym, jak powiedział, że Irlandczycy zagłosują, to podpisał i teraz go za to targają. Znaczy to po prostu, znaczy też nie stawiajmy rządom postulatów nierealistycznych, bo później to się kończy tym, że jesteśmy tymi rządami sfrustrowani i wybieramy realnych serwilistów. Tylko że chyba jest ostatni moment, żeby postawić weto Izraelowi, bo za chwilę zacznie się wymuszanie zwrotu majątków wymordowanych Żydów, o czym porozmawiamy w kolejnej części naszego programu. Zapraszam.